festyn z okazji Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w Pile. Przedszkolaki i uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczyły w edukacyjnym pikniku organizowanym przez PRGOK w Pile. Obchodzimy dzisiaj Dzień Bez Samochodu. Jest to świetna okazja do tego, żeby przeprowadzić akcje dotyczące edukacji ekologicznej. Tego nigdy dość. Jako Związek Międzygminny PRGOK wykorzystujemy każdą okazję do tego, żeby przypominać o prawidłowej segregacji, bo niestety wciąż nam się zdarza, że mylimy pojemniki, do których należy wyrzucić odpady. Do żółtego trzeba wkładać plastik. Do niebieskiego papier, a do zielonego szkło. Trzeba wyłączać, bo trzeba oszczędzać prąd. Puszczać mały strumień wody, gdy myjemy ręce. Ekologia to znaczy nie rzucać śmieci na podłogę. Żeby był prąd, to trzeba nie cały czas go zapalić. Bo może się wyczerpać i nie będzie nic działało. Dzieci są świetne w segregacji. Tutaj potwierdzają, podchodzą do stoiska, potwierdzają, że potrafią prawidłowo posegregować odpady. Dlatego taka wskazówka dla rodziców. Czasami słuchajmy tych naszych najmłodszych, słuchajmy pociech. One doskonale wiedzą, jak segregować odpady. Jest to już dla nich intuicyjne, więc czasami warto się uczyć od najmłodszych. Nie możemy papierosów spalać w piecu. Nie można spalać śmieci. Też wyrzucać papierosów z ogniem. Segregować śmieci do zielonego, do żółtego i do niebieskiego. I do brązowego. I do żółtego. I do zielonego. I do brązowego. I do czerwonego. I do żółtego. O tym właśnie temacie porozmawiam dziś w rozmowie dnia z Dorotą Bonzel, reprezentującą Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zapraszam na rozmowę zaraz po informacjach, a już teraz życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.